Ale ptaszków, co? Ciekawe, gdzie one idą. A, tu chusteczka pala. No idziemy do auta. Oj! Dżownica. No, jest to tu. Cześć, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Tyle dżownic mamy na chodniku, ale ile? No wiem, jest pełno. Jedziemy teraz po Monikę. I z Moniką jedziemy na lodowisko, na łyżwy, na 2 godzinki. Jest godzina za 9:10. No pewnie, że tak. Już się auto otworzy, ale z drugiej strony, no gdzie my tutaj? Chodź. Ja przy samochodzie. Zapraszam. Max ma ferie, to korzystamy na maksa i codziennie tak naprawdę coś robimy. Fajnie, nie? Tak. Jesteśmy już na miejscu. Monika w łyżwach idzie już. W aucie założyła. Max jak idzie. Kurtki nie wzięłam Maxowi, tylko kamizelkę. Mam jeszcze rękawiczki i czapkę dla Maxa w razie czego. No i 2 godziny czasu będziemy tutaj mieć. Ja pamiętam, jakie lodowisko to jest. Jesteśmy już w środku. Max ubrał już rękawiczki, czapkę i czekamy, Monika stoi w kolejce i czekamy, aż nam łyżwy wypożyczy. Już nasza kolej. O, Maxia łyżwy już są. O. Zakręcony. Poczekaj, Maksiu. Ja już zapomniałam, jak tutaj jest fajnie. Te pierwsze minuty na lodzie są zawsze takie dziwne. Dopiero weszliśmy, ale jest super. I jest dużo mniej ludzi niż ostatnio było. I ten lód jest tak wygładzony, ale jak wygładzony. No jest rewelacyjnie. Jo. Równowagę. Idealnie, no.
ale było. Jesteśmy już tutaj z powrotem koło wypożyczalni, zdejmujemy łyżwy i będzie śmieszny moment, jak się zdejmie łyżwy i się stanie na stopach. To tak jakoś dziwnie, tak miękko, tak nierówno będzie. Dziwnie będzie, nie? Czekaj, druga noga. Nie. A odpiętą łyżwę, ty się odpiąłeś sam? Nie. Tą z odpiętą łyżwą jeździł? Nie, teraz mu się odpięła chyba. Czemu ja nie mogę tego? O, teraz stań i pokaż. Dziwnie? Nie, nie jest. Nie jest dziwnie? Nie. Ja będę się narysuję. A myślę, że będzie bardziej dziwnie. Jest okej. Okay. Dobra, idziemy odebrać. Ty masz jakiś bilecik? Mhm. Chwilę. Czekaj, czekaj, bo potrzebujesz na niego. Tak? Ja myślę, że to drugie jest 50. O, nie, jednak. O, ładnie. Ładnie jest. Dobra, teraz wsiadamy do auta i jedziemy na chwileczkę do Aldika, bo tutaj jest zaraz obok. Chodźcie. Chodź, Maksia. I jesteśmy na miejscu. Też tak macie? Że niby sklep jest ten sam, bo przecież mam koło siebie Aldika i chodzę, ale jak idziecie do innego, to jest takie fajne uczucie, jakbyśmy do nowego sklepu szli jakiegoś. U, ile ludzi. Ja wiem, kto na nas widzi, ja wiem, który... No i oczywiście... Weszłam tylko po ziemniaki. Nie no, śmieję się. Miałam kupić tylko chleb, mleko, płyn do naczyń, a już rybę znalazłam, jogurt dla Maksa. Mommy just said quack, 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 but only three little ducks came back. Three little ducks can swing one day over the hills and far away. Mommy just said quack, 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 but only two little ducks came back. Two little ducks can swing one day over the hills and far away. Mommy just said quack, 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 but only one little duck came back. One little duck came swimming one day over the hills and far away. Mommy duck said quack, 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 but quack, but no little ducks came back. No little ducks came swimming one day over the hills and far away. Mommy duck said quack, 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 quack. The older ducks came back. Brawo, 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 brawo. Pięknie zaśpiewałeś. Ale koncert, super. Jeszcze tutaj można wchodzić. A ja chcę tutaj wejść. Nie można. Dlaczego? Bo tam jest miejsce na napoje, na zgrzewkę soku. Dobra, już za wszystko zapłacone. W sumie zapłaciłam 70 funtów 17 pensów. Pokażę Wam teraz Moniki zakupy, bo zaraz jadę ją do domu odwieźć, a moje zakupy pokażę Wam w domu. Zobaczcie Maksa. Tak się nie mógł sera doczekać, że otworzył i je. Taki pyszny. I Monika kupiła mleko kokosowe, płyn do płukania jamy ustnej, dezodorant, brownie proteinowe, awokado, mozzarella, ciecierzyca w puszce dwa razy. Mamy tutaj suszone mango, lubię jajka. Tak, wiem, że lubisz. Tutaj jest chrupiąca wieprzowina, to jest? Tak, wieprzowina. Lubię! Jogurt proteinowy. To jest słony karmel smak. Moni mówi, że dobry. Mamy tutaj bajgle i maszynki do golenia i ogórek i kolendrę, łosoś wędzony i łosoś wędzony na zimno i ta najlepsza na świecie rybka. Naprawdę, ona jest pyszna. Tutaj mamy, to jest wieprzowina, nie wieprzowina, bezmięsne.
Tak, częstujesz serem. Kochany jesteś. Zaczekaj, bo muszę nagrać do końca. Jeszcze ser. Jak skończę nagrywać, dobrze? I ser. Paracetamol, maliny mrożone, tutaj mamy kawałki kurczaka i ibuprofen. No. I jeszcze ser. I jeszcze ser, tak jest. Masz, mama, dam ci jedno. Dziękuję, zaraz się poczęstuję. Z Wojtkiem rozmawiam. Właśnie przyjechałam z Maxem do domu i Max Wojtkowi opowiada, ja też, jak Max sobie daje radę na łyżwach. No po prostu byłam w szoku, że on bez barierki już jeździł dzisiaj. To znaczy, wiecie, ja go asekurowałam i od czasu do czasu się łapał, ale on, powiem wam, piąty, szósty raz stał na łyżwach i odważył się i jeździł bez. No jestem taka mega dumna z niego. I tak już z Monią rozmawiałam, że fajnie by tak było raz w miesiącu, albo raz na dwa miesiące, ale raz w miesiącu. Fajnie by było tak ustalić, że zawsze sobie z Moniką, z Maxem pojedziemy na łyżwy. No chyba, że Wojtek będzie chciał. Maciek to nie będzie raczej chciał, a Wojtek to no nieraz pewnie z nami pójdzie. Dobra, robimy food haul. Ser mozzarella to już widzieliście. Zobaczcie, Max połowę zjadł w samochodzie. Tak mu smakował. Tutaj napój tropikalny, a dokładnie ananas i grapefruit. Kola dietetyczna, mleko pełne, passata, wino grona ciemne, mniejsze worki do śmieci, większe worki do śmieci. O, Maksiu, mnie tulić przyszedł. Dziękuję, że posprzątałaś. Ja nic nie sprzątałam. Sprzątałaś. Ale co posprzątałam? No, posprzątałaś na moim biurku troszeczkę, jedno posprzątałaś. Aha, tak? No proszę, proszę. Dziękuję, tata. Chyba ktoś ma bardzo dobry humor. No dobra, winogrona, mniejsze worki do śmieci, większe worki do śmieci, soczki ze słomką pomarańczowe, chleb na zakwasie. Tu jakiś taki nowy chleb Metro. Taki dosyć miękki, fajny mi się wydawał, wzięłam. Ale wiecie co, on nic nie waży, to jest taka bułeczka tak naprawdę. Sałata rzymska, patyczki do uszu, łosoś wędzony z tym sosikiem. Tu nasza najlepsza ryba na świecie, naprawdę jest pyszna z airfryera. Tutaj łosoś wędzony, jogurt grecki truskawkowy, woreczki, cytryny, sok pomarańczowy, sok jabłkowy, bułki z serem, makaron spaghetti, bo go właśnie muszę połamać do rosołu. No i wzięliśmy ciasto na pizzę. Max będzie wycinał kształty i właśnie po to wzięłam tą passatę. No i ten ser i będziemy pizzę robić z airfryera. No i tu jeszcze mam papier toaletowy kokosowy. O, olejek kokosowy. Zjemy sobie teraz rosołek. Tutaj już połamałam makaron spaghetti. Nie tak drobno jak Wojtek zawsze łamie, bo mam za długie paznokcie i po prostu mi za ciężko. No nie wychodziło, tak? Ale taki też będzie dobry. Tutaj się rozmraża rosół. No i woda na makaron się gotuje. Pamiętacie, w poprzednim chyba vlogu pokazywałam wam, jak Max się w oczko uderzył i zobaczcie, jak to wygląda. Zamknij oczko. Taki punkcik został i taka inny kolor ma ta powieka. Ja myślałam, że to było bardziej pod brewką, ale to jest między brwią a powieką. Witajcie dnia kolejnego. Właśnie się zbieramy do wyjścia. Jadę Maxa zawieźć na zajęcia do klubu Inspire Youth na 11 do 13. Także zawożę go, wracam. I co? I chyba będę ogarniać dom. Cześć! Cześć, synek! Właśnie robiłam siku, ale jeszcze no. Nie ubrałam rąk. O nie, znów gąs te dżownice. Glizdy. Ptaszki śpiewają, słoneczko świeci. Zapowiada się przepiękny dzień. Nie wiem, czy Maxa za grubo nie ubrałam w tą kurtkę, ale on zaraz, jak wiecie, wejdzie na te zajęcia, to ją zdejmie, a jak będzie mu ciepło, to po prostu w samej bluzie wyjdzie, jak pójdą na dwór. Naprawdę ciepły dzień dzisiaj mamy. Ale tak, żebyś nie słyszała. Tak, żebyś nie słyszała. O, ty. Chodź tu, ty z tej strony. O, tak. Tam, gdzie jest to, zawsze to z tej strony. Tak jest. Zapraszam do środka. Ale padało troszeczkę. Bo... Padało, no, w nocy. Już dojechaliśmy. Dzisiaj jest piątek, no, na 2 godziny dzisiaj idziesz. I teraz 2 godziny ciszy w domu.
Ten, kto ma dzieci, ten wie, o czym mówię. Ja. Co za piękny dzień. Nie wiem, jestem taka pełna energii dzisiaj. Też mamy dzisiaj naprawdę bardzo zaplanowany ten dzień. W sensie Maxa. Ferie to trzeba dla niego zajęć szukać. Teraz jest właśnie w tym klubie. Do 13. Na 14 jedziemy do Metro Center i tam znów idzie do tego basenu z balonami na pół godziny, a potem na godzinę 16 na pokaz Magika i taką imprezę w centrum sportowym w Kenton. Jest umówiony na 16 i tam jest do 18, także cały dzień ma zajęć dzisiaj, fajnie. Nie z tej strony chciałam wsiadać do auta. Ciemniej tu w korytarzu. Przed wyjściem dostałam od Maxa kwiatka. To takie słodkie momenty. Tak, fajna jest ta miotełka do kurzu. Zostawię Wam do niej link w opisie pod filmem. Naprawdę jest super. I taka wielkość fajna. Naczynia umyte. Teraz wielkie czyszczenie z zalewu. I gotowe. Na koniec zawsze jeszcze takim antybakteryjnym sprayem spryskuję. Używam albo Astonish, albo Zoflore. Ten Astonish to ja kupiłam jeszcze po świętach jakoś to było, czy przed świętami. Ale jeszcze, wiecie, dużo go jest, bo Zoflore jakoś ostatnio używałam. Także jeszcze tego troszeczkę i gotowe. No i przecież jeszcze świeża woda dla naszej Lili. Wzięłam prysznic, chciałam myć głowę, bo wiecie co, przygotowałam sobie takie kosmetyki. Tutaj mam taką saunę na włosy. Ja ją kiedyś kupiłam przecenioną za funta 50 i chciałam sobie teraz zrobić, ale stwierdziłam, że jednak nie będę myła głowy, bo boję się, że nie zdążę z tym wszystkim. No i mam tutaj jeszcze taką maseczkę na twarz i taką maseczkę na szyję. I sobie pomyślałam, że teraz może zrobię sobie te dwie. Trzeba je trzymać 20-25 minut, więc akurat tyle czasu to powinnam mieć, nie? Zepnę włosy. O. Nigdy nie robiłam maseczki na szyję. Zaczniemy od tej na twarz. Domek czysty, posprzątany. To tak fajnie zająć się też trochę sobą, co? O-o. O! Nie wierzę. Cały płyn mi się właśnie tutaj wszędzie polał. Wiecie co, to opakowanie chyba jest bardzo kiepskie. Zobaczcie, ona zjeżdża cała. Ojej, ale jak tu mokro. Będzie kolejne sprzątanie. Patrzę w tą stronę, bo zazwyczaj mam odwrotnie telefon. No nie wiem. O Boże. Średnia ta maseczka, szczerze powiem. No to tu w ogóle nie pasuje. Dobra. Teraz ta część na szyję. Prawie nic nie widzę. No zobaczcie, wyciągam i puste opakowanie wychodzi, ale... No okej, jakoś to tutaj leży. Idę teraz na dół i odliczam 20 minut. Pięknie wyglądam. Ta maseczka z szyi cały czas spada, muszę ją sobie jednak należąco nałożyć. Zaraz idę się położyć, ale skończę smoothie pić. To było takie lekkie śniadanko. Dobra, widzimy się za chwilę. Zdjęłam już maseczki, założyłam na razie koszulkę i wiecie co? Nie polubiłam się z tymi maseczkami, nie lubię takich ciężkich maseczek. No nie w moim stylu, wolę te, wiecie, lżejsze w płachcie albo takie, co już się nakłada. I potem zmywać trzeba, ale szczerze Wam powiem, że chyba twarz wygląda na taką odżywioną, miękką. Nie wiem, czuję różnicę, chociaż nie kupię jej więcej. No i skoro jesteśmy przy tematyce kosmetycznej, zniosłam z góry kilka
opakowań, 3-4 dosłownie, to Wam pokażę, co ostatnio zużyłam. Tu na stole położyłam płyn micelarny, zielony Garniera. On jest bardzo dobry, bardzo fajnie zmywał makijaż. Teraz aktualnie testuję Nivea, z którego też jestem zadowolona, ale ten też był super. Tutaj był taki krem, on chyba był ze śluzem ślimaka. Maciek miał go, zużył chyba pół, dał mi, żebym sobie przetestowała i kupił sobie nowe opakowanie. Tak mi się wydaje. Nie jest on za tani, jest z filtrem 50, ale jest bardzo fajnie nawilżał, naprawdę. No i dwie maseczki i to wszystko. Teraz się doczytałam na tym kremie, że on jest z ryżem i z probiotykami, a w ogóle to jest firma Beauty of Joseon. Jesteśmy już razem z Wojtkiem. No i w drogę odebrać Maksia. Słońce dzisiaj, nie? No właśnie cały czas się zachwycam, że jest tak pięknie dzisiaj. Super. Cześć Maksiu! Cześć! Jak było? Ja wiem jak robić! Wiesz, że dostałem gumki od tej, bo od tej dziewczynki, bo i ja wiem jak robić. Cześć! Ja wiem jak robić taki bryślet. Bransoletki. Bransoletki. No? Robisz teraz już bransoletkę? Tak. Super. Pani z tych zajęć. Ja potem mam dwa paluszki. A co ci koleżanka uczyła robić? Tak. Fajnie. Pani z zajęć zapytała się nas z uśmiechem, czy Maksiu kiedykolwiek przestaje mówić. Ale to jest takie fajne, wiecie co? On idzie na te zajęcia i od drzwi już wołają hello Max, z otwartymi ramionami czekają. Tak miłe są te osoby, jeny. Ja po prostu jestem zachwycona tym. No, tak chętnie Max tak idzie, po prostu z taką energią wyszedł, że rozpierało go. Co ty mówisz? No chyba go tam trzymali zamkniętego, bo on wyszedł, miał tyle energii. On miał tam spalić tą energię. Miał tam iść, żeby się wyszaleć i energię spalić, a wyszedł z jeszcze większą. Ja nie. Znaczy, że tak bardzo mu się podobało i taki był, wiecie, pełen ekscytacji. Już takie zrobiłam. Taka duża? Widać? Tak. Super. Bardzo fajna zabawa. Te gumeczki można chyba w takich paczuszkach tam 100, 200, nie wiem ile ich tam jest i one są tanie i bardzo fajne zajęcie dla dzieci. Trzymasz go? Jeny, jak tu wieje, ale jak tu wieje. Wojtek się śmieje, zobaczcie. Auta nie mają miejsc, krążą. I właśnie ostatnio we vlogu chwaliłam, że dla elektryków to jest po prostu tyle miejsc. Zawsze jest pusto, zawsze mamy miejsce. Taka wygoda. Ile ludzi w McDonaldzie? Jesteśmy już prawie przy balonach, ale mamy jeszcze chwilkę czasu, więc zajdę do Primarka, bo ja potrzebuję białe skarpetki nowe i Maxowi muszę do szkoły białe skarpetki kupić, bo szkoła zmieniła mundurki i zmieniła też kolor skarpetek. Chłopcy nosili szare i teraz muszą nosić białe. Na górę? Nie, na dole na razie, bo ja muszę najpierw dla mnie skarpetek poszukać, potem pójdziemy na górę dla ciebie i jeszcze dla taty kupimy, nie? Zobaczymy. Jedzie najpierw na górę. Tu są jakieś białe. Jedzie najpierw na górę. Nie, nie, najpierw tu już na dole jak jesteśmy. O, te są fajne, tylko że one są takie wyższe, ja zawsze noszę takie krótkie. 4,5 funta, kappa. Wiecie co, jakieś nowe bluzy się pokazały i właśnie się zachwycam, ale jakie fajne, jakie kolory i takie mięciusie w dotyku. Po 8 funtów są, ta mi się bardzo spodobała, wy widzicie chyba ją jako białą, ale to jest taki bardziej beż. Tu zobaczcie jaki kolor odjazdowy, sunshine i jeszcze ten kolor mi się spodobał, no po prostu odjazdowe, naprawdę. Tam są jeszcze zielone, widzę, beżowe. Fajne? Ładne, nie? Jedziemy na górę. Jak w akwarium. Jak w akwarium, no. Maksiu powiedział, teraz on będzie wybierał. Ja
ja będę wybierał. Masz ochotę na zakupy? Tak. Chodźmy na skarpetki. Nie, najpierw koszulki. Koszulki? Ale Maksiu, my nie mamy tyle czasu, żeby koszulki wybierać, bo balony się zaczynają niedługo. O, już wybrałem jedną. Już on wybrał jedną. Taka ci się podoba? To jest Sonic. Sonic! Co taką? Takie kolejki do kasy. Tutaj jest sama obsługa. Max już tam chyba z kimś rozmawia. Zobaczcie, jaka fajna kasa tutaj. Coś nowego w Primarku. Od razu wam pokażę, co kupuję. Białe skarpetki dla Maxa do szkoły. 2,80 kosztują. Cześć, Maksiu. Tam jesteś w kamerze, no. Majteczki dla Maxa. One są w cenie 4,80. Skarpetki dla Maxa Minecraft. 4 funty. Skarpetki dla Maxa Pokémony, 3 funty, jedno mi podaj. Skarpetki dla mnie, 7 par za 2,50. I biorę sobie takie zwykłe klapki, japonki, one są po 1 funcie. Czemu ja nie mogę zeskanować? I za wszystko płacą 18 funtów 10 pensów. Idziemy teraz na balony. Max się dzieli z panią gumkami. Ale się podzieliłeś ładnie. Pięknie. Będę zbierał chyba balony znowu. Będziesz zbierał balony? Będziesz sprzątał? Tak. Super. Special balloon. Oh, ten niebieski, granatowy, no. Jest taki fajny dzień, chodź tu, to zabieramy Maxa do McDonalda z aplikacją chyba do 16 kwietnia. Zestaw jest Happy Meal za funta 99 tylko. Jaka to jest zabawka? Pokaż. Uno! Co? Uno, tak się nazywa ta gra. Uno! Ale nie widzę, Maksiu, pokaż. Uno! O, ostrości nie chcę złapać. Wyszliśmy z Metro Center, idziemy tutaj jeszcze naprzeciwko. Wojtek wymyślił, że do B&M na chwileczkę jeszcze wejdziemy. I'm not afraid.
Tam jest nasze auto. Idziemy do samochodu, pokażę wam, co kupiliśmy w B&M. Jedna fajna bardzo rzecz dla Maxa do ogródka. Mokka. Jesteście w bagażniku i zobaczcie, taki domek na robaczki. Tutaj jest haczyk, wiesza się 1,5 metra nad ziemią i robaczki będą do Maxa przychodzić. I tutaj, co my jeszcze kupiliśmy? Aha, pastę do zębów. Kupiliśmy butelkę wina. Dzień dobry. Dzięki to. Paracetamol, ibuprofen, mleko w kartonie. Mamy tutaj też takie fajne płatki do mleka, Lucky Charms i 2 żwirki dla Lili. No, nie widać, deszcz pada, widzicie mokrą szybę? O. Ale jak zaczyna padać, to coraz mocniej. Dobra, twierdziliśmy z Wojtkiem, że on pójdzie sam z Maxem na Magic Show, bo tam w sumie tylko rodzice i tak na krzesełku siedzą i czekają na dziecko i to trwa 2 godziny, także ja pójdę do domu popracować, vloga pomontować. 'Żegnać. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że jesteście. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki, pa, trzymajcie się.